wracamy ze spaceru. Trzeba będzie zwijać markizę, zrobić obsługę codzienną, sprawdzić poziom oleju i innych płynów eksploatacyjnych i możemy ruszać, żeby dokończyć dzisiaj linię Maginota i ciągnąć na południe w stronę Szwajcarii, licząc na to, że tam w Alpach będzie lepsza pogoda. Sprawdzam poziom oleju. 3/4 na miarce, więc jest dobrze. Tutaj litr zapasowego oleju jest w razie czego. Także wizualna inspekcja, płyn. Tutaj mam bańkę z wodą, 5 litrów zawsze na kąpiel, ale wiadomo, trzeba kilometrów trochę zrobić. I się ładnie nagrzewa. Tutaj też widzę, że jest równo, także płyny eksploatacyjne w porządku. Jeżeli chodzi o zawieszenie, to nie muszę zbytnio sprawdzać, bo mało jeżdżę po terenie, jedynie taka droga szutrowa jak tutaj się trafia, więc zakładam, że koła nie zgubię. Znajdujemy się nad Renem w miejscowości Malcolmshain. Tutaj znajduje się muzeum imienia Maginota, memorial, takie muzeum. Site History Seekers des Combats de Juin 1940. Także to coś na świeżym powietrzu. Zobaczmy, co tutaj jest. Gdzieś flaga Francji do mnie łopocze na wietrze, opuszczona, dlatego że tegoroczna pogoda, lato tegoroczne jest no niesamowite, zmienność. Tu mamy jakiś czołg, nie wiem nawet co to jest. Sherman M4 USA Production. Także widać tutaj te takie inaczej rozwiązane, malutkie koła, zupełnie inne niż na tych sowieckich, ale do tej pory nie skorodował, nie rozpadł się, także to dobrze świadczy. Czy tam jacyś ludzie w ogóle w środku byli? Otwarte jest. Tu mamy też jakiś pojazd, zaraz tam podejdziemy, zobaczymy czy nas wpuszczą, czy trzeba będzie się wycofać. Opisane te pojazdy. A więc czytamy. Half track typ M16, czyli tu dostawy z USA. Zobaczmy jaką ma wyciągarkę łańcuchową. Nie, lina stalowa. Mosty, jak w patrolu prawie, nie. Na resorach. Resory odwrócone. Porządne resory, nie takie jak miałem w Toyocie. Gówno, jeszcze od spodu zawieszone. HJ60, tragedia. Tutaj to jest dobrze zrobione. Idziemy dalej. Zobaczmy co tu jest. Ktoś tam hałasuje. Też pojazd, vehicle, Leger, Blinde Leger, też amerykański, wszystko z dostaw amerykańskich, nic swojego Francuzi tutaj nie zachowali. Taki, nie wiem jak to nazwać, opancerzony pojazd, już w ogóle zamykane. Tu mamy jakąś obicę, nie wiem, to jakby jakaś grupa chodziła. Idziemy do środka. Kazamata. Do kazamaty idziemy. Nowość Wolgensheim. Mały, odizolowany, pojedynczy bunkierek. Nie wiem gdzie on ma wejście. Trzeba by tam było może zanurkować. Kolejny dzień wiecznej pogody. Zbliżamy się już do granicy niemiecko-francusko
szwajcarskiej. Dotarliśmy tutaj do kazamaty Hasselberg. Wielkie, ale zaplombowane. Tylko na tyle, żeby nie można było wejść. Nie, a wejście jest. Stare kraty. Jakiś składzik opału. Jednopiętrowy schron. Duża przestrzeń. Duży tutaj, nie wiem czy to rozebrali, bo taka duży otwór tutaj, aż za duży. Już teraz pole. Ale tu klaustrofobii nie ma, no jest wielkie pomieszczenie. Tam pewnie wejście na wieżyczkę. Tak. Wszystko do pewnej głębokości. Stali. I tutaj też wzmocnione jeszcze stalą całe to pomieszczenie. Taki jeszcze schron. Dzisiaj może służyć za schronienie. Tu też jakaś większa broń była oparta. Ale widać, że ludzie tu urzędują. Jest to popularne miejsce. Trochę w sposób niezamierzony, ale wylądowałem w Szwajcarii. Wracam, idę w tamtą stronę, wracam do Francji. Tak nie mogłem tam jakoś dojechać, ścieżki tylko dla ludzi pozamykane. Także zaparkowałem od strony szwajcarskiej i po zeszłorocznych wojażach po Szwajcarii, która no, zarekomendowała się rewelacyjnie. Myślę, że i w tym roku też podczas tej wyprawy nie umieszkamy odwiedzić Szwajcarii. Ruiny zamku Landskronberg na granicy szwajcarsko-francuskiej. Ta warownia właśnie umożliwiała przegląd sytuacji, podgląd. Zobaczymy, czy jest możliwość dotarcia na szczyt. Jeżeli jest, to chętnie skorzystam. Się przez bramę, droga ładnie wybrukowana. Przechodzimy przez kolejną z dwugłowy orzeł. Jeżeli dobrze widzę, czyli... Nie. Tak, dwugłowy orzeł, czyli Cesarstwo Rzymskie wschodu i zachodu połączone razem. Symbol obecnie Rosji, Serbii, wszystkich dziedziców tam Imperium Rzymskiego. Szukamy wejścia. To jest wejście zamknięte na basztę. Szukamy wejścia do, nie wiem, donżonu, czy jak to się nazywa ta. Muszę sprawdzić. W opisie podam, jak się nazywa ta centralna część cytadeli, czy tam twierdzy. I proszę bardzo, schody. Zatem avanti do góry. Jeszcze naprawdę to wygląda jak kamieniczka w Toruniu, przynajmniej fasada. Tutaj też było coś, grube mury, wielkie. Ale co tu jest grane? Tak jakby nie tutaj. Jakby nie tutaj, jakby to był koniec. Mamy nazwę donjon z języka francuskiego. To jest właśnie ta centralna część w twierdzy, w której no, siedział dowódca i ona była jako ostatnią linią obrony zawsze w twierdzy, donżon. Tam sobie siedzi zawodnik. Jakby takie lochy tu są pokazane. Idziemy do góry. Cyk, cyryk, cyk, 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 cyryk, cyk. Jeszcze trochę na zewnątrz, trochę wewnątrz donżonu. Kolejny poziom. I tak. Tu mamy widok. Widok na dziedziniec zamkowy. Kiedyś prawdopodobnie to było
pewnego etapu, więc nie wiem, czy tu nie było na przykład, czy to nie było przejście, bo tu prawdopodobnie był jeszcze, było całe zabudowane, nie było tu dziedzińca, tak przynajmniej widać po tym murze, że on prowadzi, że to jest korytarz, który prowadził do części, która już nie istnieje. Tu było wejście do izby i stąd przechodzimy dalej i wchodzimy wyżej. Na szczycie donżonu znajduje się platforma widokowa. Dookoła mamy przegląd całej okolicy. W tym kierunku jest Szwajcaria. Patrzymy na te skałki najbliżej, to jest Szwajcaria, miasteczko szwajcarskie. I zamek właśnie z strony francuskiej. Monitor wozu właśnie na kierunku helweckim. A tu mamy już francuskie wyżyny. Tak dookoła. Podziemia chyba. Podobny bunkier do takiego, który już widzieliśmy. I tutaj mamy wieżyczkę. Tak, czyli na linii. Tutaj Renu i już Szwajcarii, w której się znajdujemy. Teraz w miejscowości Petla. Miejscowość Betlach, bunkier jednopoziomowy, otwarty, warty do zobaczenia. I tutaj w tym rejonie znajdują się tylko takie właśnie bunkry, schrony, do których można podejść i je sobie zobaczyć. Flaga dumnie powiewa. Letnia, wiatr napiera. A cóż, był to ostatni już bunkier na mojej liście, którą przygotowywałem przez kilka dni. Teraz zmieniamy troszeczkę profil. Jesteśmy już przy granicy ze Szwajcarią. Będziemy jechać w większe góry, takie powyżej 2000. Troszeczkę wzmocnić biomaszynę, organizm, żeby wydolność jego wzrosła, sprawność utrzymać i cieszyć się latem, bo można właśnie